Teraz przejdziemy do stworzenia naszego pierwszego projektu w Scratchu. Jesteśmy zalogowani. W prawym górnym rogu znajduje się nasz login. Można tutaj w profilu oczywiście jeszcze ustawić sobie informacje o sobie, ustawić tutaj też gdzieś zdjęcie, które mnie będzie reprezentowało, ale na chwilę obecną zostawię to w takiej postaci, w jakiej to jest. I wybieram u góry stwórz. W tym momencie Scratch tworzy nowy projekt, którym będę mógł zacząć moje programowanie. Ten projekt również powinien być w języku polskim. Aczkolwiek czasami zdarza mi się, że w niektórych lokalizacjach język ustawiony są automatycznie na angielski. Dlatego pokażę, w jaki sposób należy zmienić język na język polski. Tutaj koło logo Scratcha, a przed napisem plik, czy w przypadku języka angielskiego file, znajduje się kula ziemska, w której możemy przełączać języki. Prawda? Czyli w przypadku ustawionego języka angielskiego, tak jak to jest teraz, mogę przełączyć to bardzo szybciutko na język polski. I mam środowisko Scratcha w języku polskim. Jest to mój pierwszy projekt, który uzyskał nazwę Untitled, czyli niezatytułowany. Prawda? W tym miejscu mogę wpisać nazwę projektu, pod jaką zostanie on zapisany. Ponieważ jestem zalogowany do systemu Scratcha przez stronę internetową, projekty automatycznie zapisywane są na serwerze. Mogę sobie również pobrać projekt na dysk lokalny, ale domyślnie będzie zapisany właśnie pod tą nazwą na serwerze. Dlatego tutaj powiedzmy mój pierwszy kotek. I to wystarczy, żeby projekt został zapisany. Jak widzicie, po lewej stronie mamy planszę, po której będzie poruszał się kotek. Po prawej stronie znajduje się miejsce na skrypty, na nasz pierwszy program. Natomiast po środku dostępne są opcje, które możemy do tych skryptów wykorzystać. Przykładowo, chciałbym, żeby mój kotek przesunął się o 10 kroków. Przesuwam tą opcję i wystarczy w nią poklikać. I kot, jak widać, przesuwa się. Jest to bardzo trywialny i bardzo prosty program, ale pokazuje już metodę tworzenia tych programów. Oczywiście każdy program, czy każda gra, którą będziemy tworzyć, będzie musiała się w jakiś sposób zaczynać i bardzo często będzie trwała przez pewien czas. Dlatego następną rzeczą, którą wykorzystamy, są zdarzenia. Zdarzenia. Kiedy kliknięto flagę, która jest takim symbolem startu dla naszej gry, kiedy kliknięto jakiś klawisz, kiedy duszek został kliknięty. Różne zdarzenia, które się dzieją i które powodują rozpoczęcie wykonywania jakiegoś programu czy też podprogramu. Na początek do naszego skryptu dołączę tutaj przycisk flagi. Dzięki temu po każdym naciśnięciu flagi kod znowu przesuwa się o 10 kroków, tak jak wtedy, kiedy przesuwałem go ręcznie klikając polecenie przesuń o 10 kroków. Gdybym chciał, żeby kod przesuwał się o 10 kroków w kółko i w kółko, to muszę zastosować kontrola i powtarzanie. Powtarzanie zawsze, prawda? I teraz ciach, kod dobiegł do ściany i nie potrafi już dalej przejść. Jest przy samej ścianie, złapiemy go za ogon. Działa, tak? Zawsze i zawsze w kółko i w kółko wykonuje bieganie, przesuwanie się o 10 kroków. Teraz rozbudujemy nasz skrypt o dodatkowe funkcje. Nasz kod nie będzie się już tylko przesuwał w jedną stronę, ale będzie również zawracał po dotknięciu do ściany. Jest w sekcji ruch takie polecenie: jeżeli na brzegu, odbij się. Wrzucę to w miejsce skryptu i jeszcze raz go uruchomię. Super, działa. Nie wygląda to zbytnio realistycznie,
Ale zaraz naprawimy ten problem. Otóż nasz kotek jest tak zwanym duszkiem. W języku Scratch, czy w środowisku programowania Scratch, oprogramowujemy duszki. Duszki są takimi obiektami, jak w życiu codziennym, prawda? Mamy ludzi, którzy chodzą, mamy telefony, mamy telewizory, jakieś zwierzęta i każdy element życia codziennego jest obiektem. I podobnie jest tutaj w programowaniu w języku Scratch. Kotek jest duszkiem, obiektem, który porusza się w swoim świecie. No jego świat jest bardzo ograniczony, jest to mała plansza o niewielkich rozmiarach, ale na tej planszy on może się poruszać i może wykonywać konkretne czynności. I na dole, pod planszą, jest widoczny właśnie zestaw duszków. I kotek, figurujący pod nazwą Sprite 1, co za chwilę zmienimy, ma taki przycisk I. I tu można właśnie, między innymi, po pierwsze, zmienić nazwę, a po drugie zmienić styl obrotów. My chcemy, żeby kot się odbijał. O właśnie w ten sposób. Czyli przełączam styl obrotów z obracania do góry nogami na lustrzane odbicie. Możemy też w ogóle wyłączyć odbijanie, no i wtedy kot będzie się przesuwał raz do przodu, raz do tyłu. Powiedzmy, że wersja środkowa z odbijaniem prawo-lewo jest odpowiednia, no więc przy niej pozostanę. Mogę tutaj zmienić nazwę również duszka na kotek.